Odsunąłem się przed Boga na pierwszy plan. Zmieniłem żywą kolejność i znalazłem się raptem całkowicie osamotniony, jak gdyby przez Boga mego porzucony. Ale czy to moja wina, że pasąc krowę zacząłem patrzeć w niebo dzienne, potem nocne i zasiało się we mnie pojęcie nieskończoności, wieczności i nieznanego? Czy to moja wina, że chciałem unieść wszystkie nieszczęścia? Czy to moja wina, że chciałem pokonać zło? Czy to moja wina, że w te dni przedostatnie chciałem wręcz zbawić wszystkich ludzi? Czy to moja wina, że odjęło mi rozum do tego stopnia, że nawet nie zdałem sobie z tego sprawy? Między nami mówiąc, wszystkie moje książki, wiersze i proza były modlitwami do Boga. Boga, którego ja nazywałem cudne manowce, widok nad widoki, zjawa realna, biała lokomotywa, kropka nad epsylonem, czy jeszcze inaczej. I były nieustającą spowiedzią. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie myślę często o samobójstwie jako o wyzwoleniu się z mojego piekła. Ale nie jest to dla mnie oczywiste. W mojej biednej głowie nie ma ani jednej oczywistości. Szukam dla siebie miejsca na tej ziemi, którą tak opiewałem, ale znaleźć go nie mogę. Chociaż tak bardzo chciałbym, nie mogę znaleźć w sobie miejsca. Chciałem i nawet jeszcze chciałbym zaczepić się jakoś o ten świat, ale mnie się to nie udaje. Akurat to mi się nie udaje. Co ja mogę zrobić? Po co człowiek ma świadomość? Czy po to, żeby jej nie używać? Żeby w kółko bez ustanku ją zagłuszać? Błogosławieństwem człowieka czy jego przekleństwem jest świadomość? Bo wygląda na to, że tu, na padole jest przekleństwem. Byłem chyba jak każdy człowiek, światem samym w sobie. Kiedy było mi źle, chowałem się w sobie. Miałem u siebie schronienie, ale teraz nie mam tego schronienia. Nie mam swojego własnego, swojskiego świata. Jestem odkryty, nagi i wystawiony na razy. Człowiek nigdy zniknął. Zniknął wielki mój pocieszyciel. Zniknął ten, który był bez trwogi, który wiedział wszystko. Zniknął ten, który stanął na początku, a przecież jest powiedziane, błogosławiony, kto stanie na początku. Pozna on koniec i nie skosztuje śmierci. Ale kto pozostał na placu? Ja jestem, bo czuję się jak syn zatracony. Bo tak ciężko jest dać ten jeden krok. Od paru dni wstaję i mówię sobie, gdybym to zrobił wczoraj, dzisiaj już nie musiałbym się męczyć. Gdybyż to było dla mnie oczywiste, ale